Pani Agnieszko, serdeczne gratulacje. Tak naprawdę dzisiaj dwa orły, orzeł za osiągnięcia życia i za najlepszy film. Czy one smakują inaczej? Tak. Tak, to znaczy oba są, oczywiście cieszą, bo to są ciężkie i takie istotne figury i dowody uznania i wdzięczności i miłości, więc cieszą, ale ten za film jest ważniejszy, bo dotyczy nie tylko mnie, ale i filmu i całej mojej ekipy, która za tym filmem stoi, z którą wspólnie tworzyłam to, więc jest to taka podzielona radość. Zielona granica to jest taki film pomnik. Czy on w jakiś sposób pomógł tej całej sytuacji, której dotyczy? Czy ma Pani takie wrażenie, że film może też pomóc? Mam wrażenie, że film może zmienić ludzi poszczególnych. Czasem może zmienić kawałek świata, ale nie ma takiej sprawczości, żeby zmienił całkowicie politykę państw. Także film otwiera ludzi, otwiera wrażliwość ludzi na sposób widzenia innych ludzi, o jakim nie myśleli w ogóle. To jest ogromna siła, ale jednocześnie, kiedy przychodzi co do czego, ktoś wydaje rozkaz, żeby strzelać albo żeby nie strzelać i to nie jest filmowiec. Podczas festiwalu w Gdyni, gdy film można było już obejrzeć, rozmawialiśmy z pani córką, ona wspominała o tym, ile emocji kosztuje panią też to, że film budzi właśnie te owe emocje. Faktycznie to była najtrudniejsza część pracy nad nim, to kiedy on już był odbierany przez widownię? To było wspaniałe przeżycie. Znaczy, ten film miał taki odbiór widowni, jak chyba żaden z moich poprzednich filmów. I to nie tylko w Polsce. Która film obejrzała. Która obejrzała. Akurat widownię mieliśmy sporą, bo było w Polsce było 800 tysięcy widzów niemalże. Teraz już jest na VOD, też bardzo oglądany, na DVD i tak dalej. Także Polska przyjęła ten film znacznie lepiej, niż się spodziewaliśmy. I na świecie wchodzi do kin sukcesywnie. I odbiór czy na festiwalach, czy na spotkaniach z publicznością też jest niebywały, również jest odbiór krytyczny, więc w sumie jakby odbiór tego filmu nam przyniósł satysfakcję, której się nie spodziewaliśmy. Ja myślałam, że on może jakoś dotknąć, nigdy się nie wie, dopóki się nie pokaże film. Właściwie zobaczyliśmy go wszyscy wspólnie pierwszy raz na dużym ekranie na festiwalu w Wenecji, więc to była wielka niewiadoma. No ale od tego czasu on dzielnie podróżuje przez świat. I chciałabym tylko, żeby miał większy wpływ na polityków, ale oni prawdopodobnie go nie oglądają. Życzymy, żeby jednak nadrobili. Na koniec zapytam o orła za osiągnięcia życia, bo akurat w Pani przypadku, gdy kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że właśnie w Pani ręce trafi, pomyślałem sobie, czy to nie jest trochę za wcześnie, przecież Pani jest jak rozpędzony pociąg. No, ale po pierwsze mogę się zatrzymać w pewnym momencie i chętnie to zrobię, bo też fajnie jest pożyć trochę. A po drugie, no to mnie nie obliguje jeszcze, to nie mówi, musisz przestać. To nie jest taka pieczęć, żebym już po prostu, żeby mnie przygnieść i żebym już nie ruszała. Nie, jeszcze trochę. Gdzie teraz rusza Agnieszka Holland? Jaki najbliższy projekt? No do Pragi. Znaczy jestem w Pradze i przyjechałam tutaj na ten wieczór. I tam zaczęliśmy jeszcze nie zdjęcia, ale przedprodukcję do filmu o Francu Kafce. Takie moje stare marzenie jeszcze ze szkoły filmowej. Cudownie. Czy my zobaczymy premierę w przyszłym roku? Jest? Tak, w przyszłym roku. Sądzę, że gdzieś w połowie roku film będzie gotów. Obiecujemy być z Państwem, z Panią. Dziękuję wszystkiego. Dziękuję serdecznie. Wielkie emocje, wiele osób jeszcze z nami na scenie. Najlepsza drugoplanowa rola kobiet. Za serdeczne gratulacje, ale jak smakuje orzeł za tak ważny film jak Kos? Dobrze, on jest niespodziewany. Ja obstawiałam kolegów, że dostaną nagrodę za drugoplanową rolę męską. Tylko nie mogłam się zdecydować, który z kolegów dostanie. Wspaniale. No, myślę, że to jest nagroda, znaczy każda z tych nagród, która dzisiaj została przyznana Kosowi, jest po prostu dla tego filmu. I nie wiem, nie ma mojej roli bez roli, bez kolegów. I to nie są, to nie jest gołosłowne, taka jest prawda. Praca ja zespołowa. Tak uważam. Ale tak jest, dlatego że szczególnie jeżeli ktoś z Państwa widział ten film, my tam naprawdę stanowimy zespół. I to jest troszeczkę jak, powiedziałabym nawet jak zespół teatralny momentami, dlatego że jak człowiek jakby zrozumie, jak ten film był kręcony, że żeby uzyskać efekt, który jest na ekranie, trzeba było przy tym stole nakręcić bardzo wiele ujęć z różnych kątów na konkretne postacie, z jednego na drugiego, z drugiego na pierwszego i tak dalej, z trzeciego i na dziesiątego. Co oznacza, że my żeśmy po wiele godzin grali te same dialogi, te same sceny, czy na nas była kamera, czy nie, z takim samym zaangażowaniem, więc muszę powiedzieć, że to była też olbrzymia przyjemność po prostu. Siedzieć naprzeciwko Jacka Braciaka, Jasona Michela, jasne, obok Roberta Więckiewicza, obok Piotrka Paska, po przekątnej do Bartka Bieleni i patrzeć na nich, i patrzeć jak oni grają i to się w jakimś sensie, no nie chcę powiedzieć, że robi samo, ale naprawdę, znaczy grając z takimi partnerami,
to jest łatwe, to jest łatwe. Wierzę w każde słowo, bo tak dla nas z ogromną przyjemnością było oglądanie Państwa przy tym właśnie stole. Dziękujemy. Czy Pani bardzo. Tworząc ten film, tę postać szczególnie, czuła, że to jest jakaś postać przełomowa albo symboliczna dla Pani? Może dla mnie w jakimś sensie tak. To znaczy, wydaje mi się, że my żeśmy od początku z Pawłem Masioną rozmawiali o tym, że my nie chcemy absolutnie, żeby kobieca postać w tym filmie była od podawania napojów i od posiłków przy tym stole, żeby miała taką służebną postać. Od początku ani mnie to nie interesowało, ani też tym bardziej Pawła. W związku z tym zależało nam, żeby ona miała pełnoprawne miejsce przy tym stole. I ma, zdaje się. To jest bardzo ciekawe. Mi się wydaje, że to się bardzo jakby ciekawie wpisuje w taki dyskurs, który jest obecnie. Dużo odniesienie do współczesności. I tak, i to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że nawet jak to miejsce przy stole masz, a przez tak wiele lat tego miejsca nie było, to musisz uwierzyć w to, że tam jesteś. I wydaje mi się, że dla mnie osobiście jakby przejście przez te zdjęcia i konfrontowanie się z tym cały czas było dokładnie czymś takim. To znaczy, że przełamać w sobie też to takie dziwne uczucie, że może ja na przykład się nie mogę odezwać. A przecież mogę. I mam nadzieję, że kobiety w tym kraju nie będą miały już tego problemu nigdy i że to naprawdę dla wszystkich wreszcie się stanie oczywiste. W każdej dziedzinie, na każdym polu, jak je dotyczy kobiet. Ten głośny apel niósł się z Pani ust, z ust wielu dzisiaj filmowców, ale ja muszę zakończyć czymś, co podsłuchałem. Faktycznie nie udało się jakoś dzisiaj powiedzieć ze sceny, zapomniała Pani o czymś? Tak, bo to była jedyna rzecz, którą pomyślałam, znaczy powiedziałam moim dzieciom, że powiem, jak dostałem nagrodę i zapomniałam o tym. Powiedziałam, że im bardzo podziękuję, że są moimi dwoma największymi przyjaciółmi i właśnie, że powiem, Władzik, Niutek, bardzo Wam dziękuję, jesteście najlepsi. A gdzie że ustanie? Jezu, nie wiem. No właśnie. Nie wiem. No, pewnie jakoś, nie będzie jakoś strasznie wyeksponowany, jak sądzę. Trzeba tylko polerować, słyszałem, że wtedy tak? Wyżej jeszcze lata. A jasne, dobrze, bardzo dziękuję za radę. Wszystkiego dobrego, dziękujemy pięknie. Bardzo dziękuję.